Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Minął miesiąc sierpień, niektórzy już nawet powoli zapominają o wakacjach. Dlatego tradycyjnie chciałem złożyć Państwu sprawozdanie z tego miesiąca. Oczywiście to bardzo subiektywne podejście prezydenta miasta do tematu, bo być może to Państwo powinniście wybierać te tematy, które są najważniejsze dla mieszkańców. Ja wybieram sobie te, na które ja zwróciłem uwagę. Wypisałem sobie kilkanaście takich wydarzeń w tym miesiącu, które warto wspominać, o których warto pamiętać. No, taką naprawdę dużą sprawą to było otwarcie basenu nad Łubinką. Jako nowosądeczani udowodniliśmy, że da się wybudować basen odkryty w Nowym Sączu. Nie wywozimy pieniędzy do innych miejscowości. Co więcej, mam nadzieję, że także będziemy ściągać osoby do Nowego Sącza. Duży sukces w sierpniu tego basenu, pomimo tego, że oczywiście wiele osób kibicowało, żeby się nie udało, ale dziękuję wszystkim tym, którzy rzeczywiście byli ze mną, pomagali mi w tej inwestycji, którzy byli na otwarciu, którzy zobaczyli, jak fajnie można spędzać czas w Nowym Sączu. Z ważnych tematów oczywiście również 1 sierpnia uczciliśmy godzinę WO 17 tradycyjnie na Alejach Batorego, tak jak od wielu lat również byłem. Ważna sprawa, cześć i chwała bohaterom, kwestia już dyskusyjna, jeżeli chodzi o dowódców całego powstania. Natomiast oczywiście wielki pokłon dla wszystkich powstańców. Pamiętamy, co Warszawa zrobiła dla całej Polski. Również 3 sierpnia został ogłoszony przetarg na budowę nowego stadionu Sandecji. Termin składania ofert to 28 września. Mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi. Prawie 300 pytań do przetargu, to oznacza duże zainteresowanie. O ile dobrze pamiętam, 8-9 firm się dopytuje, więc mam nadzieję, że pojawi się wykonawca, który zaproponuje rozsądne rozwiązanie, który zaproponuje rozsądne środki, tak aby miejski stadion powstał w Nowym Sączu. Z informacji takich infrastrukturalnych, które są dosyć ważne dla mieszkańców, to oczywiście moja obietnica z tego miesiąca o nowym chodniku na ulicy Jagodowej, 100 metrów w kierunku przejścia przejazdu kolejowego oraz w kierunku wałów nad Dunajcem. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie do końca października zakończona. Również obietnica Macieja Prostko z kampanii wyborczej razem z panem Grzegorzem Ledzińskim ogłosiliśmy, że wykonujemy następne prawie 300 metrów chodnika od Szkoły Podstawowej nr 11 na ulicy Długoszowskiego do Zatoki Autobusowej. Już mieszkańcy dopytują się o dalszy ciąg. Myślę, że oczywiście będziemy ten projekt kontynuować dla bezpieczeństwa naszych najmłodszych. Tradycyjnie odbył się 262 koncert u prezydenta. Ostatnio dzięki bardzo dobrej współpracy z naszą bazyliką korzystamy z tego miejsca do takich kulturalnych wydarzeń. Dziękuję tutaj bardzo księdzu prałatowi doktorowi Jerzemu Jurkiewiczowi za to, że umożliwia nam koncertowanie również w tak pięknym otoczeniu. Jeżeli chodzi o sprawy infrastrukturalne, znowuż spotkanie z mieszkańcami na ulicy Żółkiewskiego. Moja decyzja o wpisaniu ich do pierwszych trzech zadań w tym roku. Mam nadzieję, że te 440 metrów bardzo ważnej ulicy w Nowym Sączu odzyska blask, bo rzeczywiście, jeżeli oglądniemy tam chociażby chodniki, to widać, że to jest bardzo zdegradowana ulica i bardzo potrzebna. Uruchomiliśmy także w miesiącach wakacyjnych łącznik pomiędzy Jamnickiego a Długoszowskiego. To łącznik, który został wybudowany częściowo z kostki brukowej, częściowo z asfaltu. To ważne połączenie pomiędzy tymi dwoma ulicami. Upłynni troszeczkę ruch pomiędzy tymi dwoma ważnymi ulicami, gdzie czasem odbywa się także ruch tranzytowy, teraz szczególnie w tym okresie, kiedy trwa budowa przeprawy tymczasowej na kamienicy. Także w sierpniu poinformowałem Państwa, że rozszerzamy program karty nowosądeczanina. Kolejne 4 parkingi, które są poza strefą płatnego parkowania, ale które podlegają prezydentowi miasta, nowosądeczanie będą mogli parkować na tych parkingach 90 minut w gratisie. To jest oczywiście przy ulicy Długosza parking, przy ulicy Grybowskiej,
przy Matejki i Romanowskiego pod Panoramą. Także zapraszamy wszystkich posiadaczy karty Nowosądeczanina na te parkingi. Tak jak powiedziałem, program się będzie rozwijał i nadal się rozwija. Osiedle przydworcowe z nowym placem zabaw również zostało otwarte. Tak jak obiecaliśmy, jest ogrodzone. Jeszcze muszę Państwu powiedzieć, że staram się przesunąć środki na doposażenie tego placu zabaw, ale już byłem tam w takiej formule, jaki on jest. Już jest bardzo duża zmiana jakościowa. Bardzo się cieszę, że dzieciaki z tamtego osiedla mają gdzie się bezpiecznie bawić w nowych, przy nowych instalacjach. Były także u mnie mistrzynie Polski z UKS 300 Szówka Jelna. To ciekawe, ponieważ oczywiście rzadko spotykamy się z piłkarkami nożnymi, ale tutaj cieszę się, że dziewczyny z naszego rejonu, z Nowego Sącza są tak mocne, że wygrały 20. ogólnopolski turniej Piłkarska Kadra Czeka i stały się mistrzyniami Polski z rocznika 2005. Doceniam to. Uścisnąłem dłoń, pogratulowałem, bardzo się z tego cieszę. Ruszyła także budowa, jak Państwo wiecie, mostu tymczasowego na kamienicy Nabojowskiej. Uspokajam wszystkich, będzie to most o nośności 40 ton, dwukierunkowy, także będzie się tam mogą się tam przemieszczać samochody ciężarowe, komunikacja miejska. Wszystko wskazuje na to, to już mówię na dzisiaj, kiedy nagrywam ten materiał we wrześniu, że będzie można się cieszyć tym mostem już od końca października. Wygrała to bardzo doświadczona firma prywatna, która buduje w tej chwili przyczółki, podpory dla tego mostu, który będzie skręcony jako most tymczasowy. No, mam nadzieję na czas budowy mostu tego docelowego. Cały czas oczywiście zmagamy się z COVID-19. Mieliśmy ognisko chorobowe w DPS-ie, myślę, że warto o tym pamiętać. Jednak większość pensjonariuszy nie miała żadnych objawów tej choroby. Zostali natychmiast odizolowani, wszystko jest pod kontrolą i naprawdę tutaj wszystkie procedury zadziałały jak w zegarku i wszystkie służby. Również ukłon w kierunku Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Pamiętacie Państwo, że to nie jest organ prezydenta miasta Nowego Sącza, ale oczywiście służy bardzo ważne usługi medyczne dla mieszkańców Nowego Sącza również, stąd pamiętamy o tym, że zespoły ratownictwa medycznego służą naszym mieszkańcom i też wspieramy Sądeckie Pogotowie. Tym razem przekazaliśmy środki ochrony osobistej dla ratowników, kombinezony, których no, w tym czasie zawsze brakuje, tak żeby się czuli rzeczywiście nasi ratownicy bezpieczni. Również upamiętniliśmy generała Franciszka Gongora, jak zwykle pod symboliczną tablicą w punkcie rozpoczęcia szlaku turystycznego przy ulicy Kolejowej. Wiemy, że w ten sposób również upamiętniamy śmierć osób, które zmarły w wyniku katastrofy samolotu w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku. 21 sierpnia 1941 roku w Biegunicach Niemcy rozstrzelali 44 zakładników, m.in. Bolesława Barbackiego, wybitnego artystę i społecznika. Dziś to oczywiście była 79. rocznica tych wydarzeń. Również upamiętniliśmy ofiary tej egzekucji. Miejski Ośrodek Kultury pod koniec sierpnia uruchomił nabór do wszystkich swoich zespołów artystycznych, zarówno i tańca nowoczesnego jak Hurricane Crew czy Katarzys, ale także do Sądeczan, także do grupy wokalnej Young Voice, do teatru muzycznego, teatru robotniczego, teatru Lalek Ten, na zajęcia plastyczne oraz warsztaty plastyki użytkowej. Serdecznie zapraszamy, to ciekawe zajęcia prowadzone przez fachowców. Jeżeli Państwo widzicie wśród swoich najmłodszych dzieciaków jakieś możliwości rozwoju ich talentów, uzdolnień, to zapraszamy, żeby rzeczywiście to się mogło dalej toczyć swoim normalnym, mam nadzieję, już życiem. Również 26 sierpnia pod koniec miesiąca odbyła się finałowa gala turnieju FIFA 20 o Puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Dużo młodych, zdolnych ludzi brało udział. Zaskakujące wyniki czasem spotkań. Bardzo się cieszę, że taka rywalizacja w tych trudnych, pandemicznych czasach mogła troszeczkę zająć naszą młodzież i być może odciągnąć od złych rzeczy.
Rozpoczął się drugi etap przebudowy ulicy Broniewskiego. To bardzo ważna inwestycja. Nie ukrywam, że taka flagowa dla mnie w tym roku, ponieważ wprowadza także nową jakość w teren osiedla, w teren szkoły podstawowej nr 18, przedszkola Jazi Małgosia. To dużo nowych parkingów, dobra jakość nawierzchni oraz chodników. Również przed samym pierwszym dzwonkiem wakacyjnym wręczyłem akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego sądeckim nauczycielom. Bardzo się cieszę, że te osoby, które mają pokazywać naszej młodzieży, jak się należy rozwijać, również same się rozwijają. Pozdrawiam we wrześniu całe środowisko nauczycielskie. Bardzo się cieszę z dobrej współpracy z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Między innymi to zaowocowało porozumieniem z prezydentem Miasta Nowego Sącza na temat oczywiście dobrowolnych ewentualnie badań w kierunku COVID-19. Będziemy o tym informować pewnie w miesiącu październiku. Zakończył się także pierwszy etap modernizacji sieci ciepłowniczej na osiedlu Westerplatte i Barskie. Ci Państwo, którzy tam mieszkają, byli świadkami dużych wykopków, dużych ruchów tam na tym terenie, ale to wszystko w trosce o Państwa dostawy ciepła, dostawy ciepłej wody. Dzięki inwestycjom, dzięki podejściu takiemu gospodarskiemu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Mam nadzieję, że symbolicznie, ale jednak uda się jeszcze w tym roku obniżyć cenę ciepła i ciepłej wody dostarczanej przez sądecki MPEC do naszych bloków. Obyśmy kiedyś odzyskali władzę nad sądeckimi wodociągami, wtedy oczywiście będziemy się starać, aby cena wody również uległa obniżeniu. Zakończył się oficjalny trening w ramach walki o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Mam nadzieję, że sądeczanie mocno się włączą w całą rywalizację. Na razie wykręciliśmy pod naszą flagą ponad 70 tysięcy kilometrów. Uplasowano to na 7. miejscu z 39 biorących udział w rywalizacji. Teraz to jest ten czas, wrzesień, żebyśmy się włączyli. Kręćmy rzeczywiście te kilometry, bo raz to zdrowie, a dwa to pewnego rodzaju rywalizacja. Również pod koniec sierpnia wręczyłem dyplomy, nagrody oraz nominacje funkcjonariuszom z okazji 30-lecia Straży Miejskiej. Mam nadzieję, że ta służba będzie się zmieniała, że będzie bardziej proobywatelska, że będzie służyła mieszkańcom, że będzie wspierała mieszkańców, będzie wspierała te działania prezydenta, gdzie trzeba pomagać ludziom, a tam, gdzie trzeba rzeczywiście zaingerować, jak na przykład właśnie w spalanie śmieci czy zaśmiecanie miasta, tam będzie bezlitosna, tam będzie egzekwowała prawo z pełną surowością. Szanowni Państwo, miesiąc sierpień, trudny miesiąc, byliśmy w czerwonej strefie, ale na szczęście wychodzimy z tego, patrzymy z optymizmem w przyszłość. Mam nadzieję, że się zobaczymy również na takim samym sprawozdaniu podsumowującym miesiąc wrzesień już za miesiąc. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia.